Wydawnictwo Galaktyka oraz Audioteka.pl przedstawiają Magdalena Ostrowska-Dołęgowska oraz Krzysztof Dołęgowski Szczęśliwi biegają ultra. Jak przebiec 100 kilometrów w jeden dzień, koić ból śpiewem i postawić pasję ponad dom i kredyt. Czytają Kamila Kubot-Szuchart oraz Bartosz Głogowski. Rodzicom za to, że nadal możemy żyć jak dzieci, Marcie i Olkowi za towarzystwo w mroku, kanapki i dobre słowo, Markowi za świadomość, że można żyć z rzeczy niepoważnych. Wstęp. Magda. Mój Boże, to się nigdy nie skończy myślałam, biegnąc na kołkowatych nogach, gotowych eksplodować. Pędziłam w dół z jakiejś pięknej alpejskiej przełęczy, której urok nie docierał do mnie przez zalane łzami oczy. Płakałam w głos, jak małe dziecko, gdy mama nieopatrznie zapytała je w chwilę po upadku: Ojej, boli nóżka? Chwilę wcześniej, Krzysiek, mój mąż i biegowy partner, powiedział, żebym zamiast wyć, spróbowała śpiewać. Szczerze mówiąc, chciałam dać mu w zęby. Ożeś ty, będziesz sobie drwił z mojego bólu, Judaszu? Dworował z mojego cierpienia? Być może nawet bąknęłam coś pod nosem w temacie, ale co któryś jęk układać się, zaczął w słowa: Jestem taka, jestem taka zmęczona, boli mnie serce, boli mnie cała głowa. Tyle dzisiaj, tyle się dzisiaj stało. Boli mnie serce, boli mnie całe ciało. Paranoja jest goła. A gdy zaczęłam szukać w głowie słów piosenek i po prostu śpiewając głośniej wykrzykiwać swój ból i złość, przestałam się na nich skupiać. Nie, żeby zniknęły nic z tych rzeczy, po prostu zeszły na drugi plan. Przestałam się nimi chłostać, zamęczać. Bolało. Nogi nadal były potwornie sztywne, a ruchy paralityczne, ale to działało. Teraz śpiewaliśmy już obydwoje, i gdyby ktoś spojrzał na nas z boku, mógłby uznać scenę za całkiem romantyczną. Ot, on pędzi na łeb na szyję, ze swoją, chyba niepełnosprawną, wnosząc po sposobie poruszania się, towarzyszką. Są na biegowej wycieczce w górach. Nad ich głowami świeci słońce. Lica chłodzi delikatny wiatr, a oni śpiewają na dwa głosy, uzupełniają się. Ludzie z zespołów, które wyprzedziliśmy, mimo mojego biegu w stylu zombie, radziłam sobie na zbiegach całkiem nieźle. Czuli się zdruzgotani. Oni też cierpieli, a nasz optymizm odbierał im ostatki sił. Przypadkiem staliśmy się wynalazcami broni, która miała mnie doprowadzić do mety różnych wyścigów jeszcze wiele razy, gdy biegłam już tylko siłą woli. Gdybyście widzieli miny kolesi z twardymi, sękatymi łydami, wytatuowanymi w znaczki Iron Man, Kompresyjnymi gaciami i koszulkami, gdy nagle rozjeżdżała ich pędząca z góry mała lokomotywa, zalana łzami dziewczynka. Opowiadał później z dumą Krzysiek podczas jednego ze spotkań, na którym pokazywaliśmy slajdy z Transalpine Run, ośmiodniowego biegu etapowego przecinającego Alpy z północy na południe. Siedziałam gdzieś obok, czasem dorzucając swoje trzy grosze i uśmiechałam się do tych wspomnień. Wtedy nie było mi oczywiście do śmiechu. Ja na tych nogach musiałam jeszcze zrobić kolejne cztery etapy. Jakieś 150 kilometrów. Wydzieraliśmy je przemocą, walczyliśmy. Ja z żołądkiem, bólem nóg, kontuzją, która się przypałętała jak bezpański pies, z psychiką, która mówiła mi: nie dasz rady. Co tu robisz ma Krzysiek walczył za nas dwoje, gdy czepiałam się jego plecaka i z poczuciem, że zaraz zwymiotuję sobie na buty, parłam za nim pod górę. Jeszcze musiał patrzeć, jak się rozklejam, jak cierpię. A jednak był to jeden z najważniejszych i najwspanialszych tygodni w naszym życiu. Może właśnie dlatego, że było tak trudno. I aby skończyć ten wyścig, trzeba było piętnaście razy sięgnąć do najgłębszych pokładów motywacji, zagryźć zęby, upadać i się podnosić. Nie jestem masochistką, ale walka daje tyle wspomnień. A poczucie, że zrobiło się coś wyjątkowego, potęguje fakt, iż zrobiliśmy to razem. I że było pięknie dookoła. A bardzo dużo zespołów zostało w tyle, chociaż wydawało się nam, że jesteśmy tak słabi. Przez osiem dni gore Transalpine Run pokonaliśmy na własnych nogach 320 kilometrów. Tyle co z Warszawy do Wrocławia, ale z dodatkowymi dwoma Everestami po drodze. Zrobiliśmy to razem. Stawaliśmy na starcie osiem razy. Osiem razy wyprzedzały nas dzikie hordy Niemców, Austriaków, Hiszpanów, Włochów, Kur, Gęsi i innego drobiu. Osiem razy wyprzedzaliśmy większość z nich, napierając ile sił pod górę i walcząc z bólem na zbiegach. Ośmiokrotnie układaliśmy się do snu na sali gimnastycznej wśród chrapiących Hiszpanów, i tyle samo razy budził nas zapach maści rozgrzewającej zbyt wcześnie rano, bo zestresowani zawodnicy chcieli być gotowi już na trzy godziny przed startem. Osiem razy ACDC śpiewało nam Highway to Hell. Niezliczoną liczbę razy mówiliśmy sobie, Boże, jak tu pięknie. Gdy się poznaliśmy, paliłam papierosy i imprezowałam. Chyba raczej to było moim hobby. Nie wyobrażałam sobie, że mogłabym biegać. Ja nigdy. Nuda! I nie dałabym rady. Chodzić po górach bardzo lubię, ale biegać daj spokój. To była moja standardowa reakcja i zawsze kącik moich ust drga lekko, gdy słyszę, jak mówią coś takiego żony naszych kolegów. Poza tym, sport uprawiany przez Krzyśka, wtedy jeszcze chłopaka, z którym zakumplowałam się na studiach, to nie było zwykłe bieganie. On startował w rajdach przygodowych nieosiągalnych dla przeciętnego szaraczka, jakim byłam. Rower, bieganie, kajak, rolki, zimą biegówki. Wszystko na orientację, w zespole dwu- lub czteroosobowym i przez trzy, cztery, nawet pięć dni non-stop. Prawie bez snów, w bezustannym ruchu. Trzeba być twardym jak biszkopty w Starbucksie, na których naprawdę można połamać sobie zęby. Krzysiek jeździł więc na rajdy. Z góry miał zaplanowane wyjazdy na wszystkie majówki, długie weekendy. Miał je spędzać z kolegami i koleżanką. W zespole czteroosobowym zawsze musi być co najmniej jedna osoba płci przeciwnej, a ja najwyżej mogłam jechać z nimi i siedzieć z aparatem gdzieś przy drodze, żeby złapać ich w kilku miejscach na trasie i zdążyć krzyknąć Krzysiu, wreszcie jesteście! Moje słowa zazwyczaj jeszcze nie wybrzmiały, a ich już nie było. Pozostawało mi zapakować się z aparatem do samochodu i jechać w kolejne miejsce kibicowania. Rajdy przygodowe to był dla naszego związku wróg numer jeden. Albo przynajmniej mógł być, gdyby Krzysiek mnie w to nie wciągnął. To przez rodziców Magdy. Ona ma takie wzorce rodzinne, że zawsze trzeba wszystko razem. No to musiała zacząć startować w rajdach i biegać, odpowiada Krzysiek, gdy pada pytanie: Jak to się stało, że wszystko robicie razem? Ja chciałam jeździć po świecie, jak najdalej na inny kontynent. On mógł jechać choćby do Kielc, byle się ruszać. Szukaliśmy więc kompromisów, sporo się kłócąc. Dziś nie tylko razem mieszkamy, lecz także pracujemy, trenujemy i startujemy. Lubimy spędzać wspólnie czas prawie cały. I niemal wszystko kręci się w naszym życiu wokół ubiegania. Książkę też postanowiliśmy napisać razem, żeby zrealizować jeszcze jedno marzenie. Opowiedzieć o ludziach, którzy pogięli i połamali społeczne priorytety kariera, pensja, samochód, dom, drzewo, dzieci, kredyt O tym, ile ich to kosztowało i co dostali w zamian. Podzielić się doświadczeniem naszym oraz kilku ważnych postaci z polskiej i światowej sceny biegów ultra.